Witajcie rodacy! Dziś mam dla Was słuchawki z wyższej półki, a mianowicie MeZE99 NIO, stworzone i zaprojektowane w Rumunii. Zobaczmy, jak się sprawdzają. Na froncie naszego matowego opakowania znajdziemy logo producenta, jak i nazwę naszych słuchawek. Z boku natomiast twórcy chwalą się detalami technicznymi, a na tyle znajdziemy obrys słuchawek, jeżeli popatrzymy pod odpowiednim kątem. Samo otwieranie tych słuchawek to mała uczta, bowiem boczne drzwiczki są namagnesowane, a góra i dół opakowania jest pokryta miłą w dotyku gąbką. Z dodatku w środku znajdziemy m.in. dwie naklejki ulotkę producenta, w której mamy jego produkty, wraz z krótkim opisem i specyfikacją. Nie zabrakło oczywiście małej instrukcji obsługi z paroma ciekawostkami, jak i twórcy dorzucili jeszcze przejściówkę na dużego Jacka i taką dziwną przejściówkę, która umożliwia podłączenie słuchawek w samolocie. W opakowaniu mamy jeszcze twardego kaisa na słuchawki. Ten dodatkowo jest w środku cały otulony miękkimi piankami, co dodatkowo ochroni nasze słuchawki przed zarysowaniami podczas podróży. Po jego otworzeniu w środku znajdziemy welurowy pokrowiec, a w nim jest schowany odłączalny kabel do naszych grajków. Pierwsze wrażenie po wyciągnięciu słuchawek jest naprawdę pozytywne. Słuchawki są stworzone z dbałością o detale, idealnie spasowane i wykonane z materiałów klasy premium jak stal, skóra czy tworzywo amorficzne ABS. Waga całości natomiast nie przekracza 260 gram. Pady są miękkie, dość duże i wyściełane skórą, a te otulają nasze uszy w naprawdę komfortowy sposób. Oferują dobrą izolację od szumów zewnętrznych oraz nie męczą uszu przy dłuższym słuchaniu. Pod gąbkami kryją się dynamiczne przetworniki o średnicy 40 mm z magnesami neodymowymi. Opaska powyżej również jest pokryta skórą. Ta dodatkowo jest oparta na stalowej sprężynowej konstrukcji, więc automatycznie dostosuje się do każdej głowy i równomiernie przeniesie ciężar słuchawek. Kabel naszych grajków oczywiście jest odpinany, a ciekawostką jest natomiast to, że muszle nie są podpisane. Lewa będzie ta, do której podepniemy Jacka z literką L. Kawałek poniżej mamy przycisk do zmiany piosenek czy odebrania połączenia, jeżeli słuchamy przez telefon, bowiem jak widzicie na dole jest jeszcze umieszczony mikrofon. Warto jeszcze wspomnieć, że ten przewód jest bardzo elastyczny, w oplocie i wzmocniony kewlarem, aby nie przetarł się, nie złamał i posłużył nam przez długie lata. Jak zatem te słuchawki grają? No cóż, zacznijmy może od najniższych tonów, które jakby nie patrzeć w dużym stopniu decydują o randze zastosowanych membran. Tutajsze basy nie są tak soczyste jak w odtwarzanym przez kilkunastowatowy subwoofer, jednakże czuć w słuchawkach wyraźne dudnienie. Oddają głęboką barwę i przyzwoicie rezonują. Co równie istotne, uderzenia dźwięku są czyste i nieprzełamane. Po przeciwnej stronie amplitudy mamy tone wysokie, nieco ustępujące, Miejsca potężnym bitom, membrany radzą sobie nawet z piskliwym wokalem, nie generując przy tym nieznośnego harczenia. A dźwięki gitarowe najcięższych strun są niemalże idealne. Bardzo dobrze wypadają również dźwięki przejściowe oktawy środkowej. Nie są płaskie i nie brakuje tutaj słyszalnej ekspozycji. Ja nie jestem audiofilem, co podkreślam w każdym materiale o dźwięku, ale każdy rozpozna słuchawki o bardzo dobrze rozpoznawalnym i odzorwanym dźwięku, a Meze 99 Nio takie właśnie są. Te grajki nie są stworzone w żadnym stopniu do gier, ale sprawdziłem je również i w tej kategorii. Tutaj jest ciekawa analogia, bowiem słuchawki dla graczy bardzo rzadko nadają się do słuchania muzyki, ale słuchawki dla audiofilii, jak na przykład te w grach radzą sobie nad wyraz dobrze. Poprawne pozycjonowanie wroga, czyli czy tupta on z piętra niżej po prawej, czy też strzał padł z lewej góry, nie są dla NIO 99 większym wyzwaniem. Nie zauważyłem również większej różnicy pomiędzy nimi a np bajerydynamikami, których ciągle używam w sytuacjach, gdzie usłyszenie kroków przeciwnika z 15 metrów czasami decyduje o życiu bądź śmierci. Tak więc śmiało mogę stwierdzić, że granie w tych słuchawkach na zadowalającym poziomie jest jak najbardziej możliwe. Reasumując, NIO99 kosztują 249 dolców, czyli około 830 zł i za taką cenę dostajemy bardzo dobrze wykonane słuchawki, bo stalowa konstrukcja na pewno doda im żywotności. Pady są miękkie i pomieszczą w środku nawet duże małżowiny, jak i na pewno również ucieszy Was fakt, że są one przystosowane do słuchania przez dłuższą chwilę, bowiem po 6-godzinnej podróży z tymi słuchawkami nie odczułem żadnego dyskomfortu. Po czas ich użytkowania. Jeżeli szukacie sprzętu z wyższej półki, zdecydowanie zastanówcie się nad omawianymi grajkami. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!